Hej, cześć, witajcie, witam was serdecznie z tej strony Fatality Dominik, witam was w takim odcinku informacyjnym odnośnie wspierania mojego kanału. YouTube odblokował mi taką funkcję, także mogę teraz odpalić dla was wspieranie kanału. To są też dla was dodatkowe bonusy i teraz chciałem je tak krótko tutaj omówić, co daje po prostu takie wspieranie kanału. Także wiecie, ja tam nigdy nie robiłem takich filmów w stylu właśnie omawiania czegoś lub w ogóle, no niczym z backstage'u, ale wiecie, to takie sprawy już poważne, biznesowe. Także lecimy tutaj może krok pierwszy, to muszę zrobić, utworzyć bonusy. Bonusy, mamy trzy poziomy bonusów. Pierwszy poziom to jest NXT, chciałem tutaj pod tematykę wrestlingu, także tutaj będzie wrestling główną tutaj, głównym koniem napędowym. NXT, pierwszy poziom za 5 zł. Ustawiłem taką cenę, to jest cena popularna, także za pierwszy ten macie korzyści takie jak plakietki lojalnościowe, widoczne przy waszej nazwie użytkownika w komentarzach i na czacie na żywo. Są plakietki i to jest, tak, czekajcie, gdzie ja tutaj miałem te plakietki za poziomy, o. Nowy wspierający będzie miał plakietkę, będzie pas. Będą pasy, dalej się trzymamy tematyki wrestlingowej, także nowy wspierający otrzyma pas Cruiserweight, NXT Cruiserweight Champion, to będzie pas za nowego wspierającego. Po miesiącu, jeżeli ktoś będzie dalej wspierał mój kanał, otrzyma pas United States, nowy pas United States, weźmie taką plakietkę pasa United States przy swoim niku. Po 2 miesiącach będzie pas interkontynentalny, po 6 miesiącach, po pół roku będzie pas Finda, czyli customowy pas Finda, który Find używał, wiadomo, z tą twarzą, którym tu dużo osobom się nie podobał ten pas, ale ja tam nie mam nic do tego pasa, spoko pas, fajnie, że zrobili coś takiego dla Finda. Po 12 miesiącach, czyli po roku współpracy tutaj, wspierania mnie, otrzymacie pas World Heavyweight Champion, czyli ten pas złoty, duży, który ja używam w uniwersie. Ten pas mi się bardzo podoba, także ustawię, miałem takie lekkie opory, bo chciałem go ustawić albo na rok, albo na po 2 latach, ale zdecydowałem się jednak, że na rok. Także będziecie musieli, jeżeli ktoś będzie mnie wspierał rok, dostanie pas World Heavyweight Champion i po 2 latach, jeżeli ktoś będzie mnie dalej wspierał, otrzyma pas WWE Champion. No WWE World Heavyweight Champion, ten pas, który jest no, teraz używany, wiadomo, przez Drew McIntyre. To jeżeli chodzi o plakietki przy nikach. Są też emotikony. Na razie tych emotikon mam 4. Które będzie można używać, z czego 3 to są twarze Braya Wyatta. Te emotikony zrobił mi Arty, także dzięki Arty za te emotikony i jedna emotik, 3 emotikony na razie. Będzie oczywiście więcej dodawanych, ale to muszą być więcej wspierających. Na razie są 3 emotikony z twarzą Braya Wyatta. To będziecie mogli używać. No i jedna emotikonka z Discorda, Bieda Edition, też musiała się pojawić na czacie, także będzie też Bieda Edition. To jeżeli chodzi o emotikonki, na razie są 4. Jeżeli potem będzie więcej wspierających, to tych emotikon dodamy więcej, bo ja tam jeszcze trochę ich mam. A też mogą mi też, czy Arty, czy tam Bartek, mogą te emotikony dodać. W sensie, no, zrobić po prostu, wyciąć jakieś emotikonki tematyczne. Dobra, lecimy dalej. To jeżeli chodzi o plakietki, emotikony. Tak, może skupmy się teraz na bonusach. Co dają bonusy na kanale? Pierwszy poziom jest to NXT za 5 zł miesięcznie. Bo ja tak przeleciałem od razu z pierwszego poziomu na emotikony, bo tutaj mam korzyści, jakie możecie. NXT. Jeżeli ktoś wykupi pakiet NXT 5 zł na miesiąc, to dostanie tak. Wczesny dostęp do filmów. Będą filmy dla wspierających, te filmy będą się pojawiać dla nich jako pierwsi, tak? Transmisję na żywo tylko dla wspierających, jeżeli macie wspierającego, no to te transmisje też będą tylko dla wspierających, także to też jest spoko opcja dla wspierających. Wiadomo, nie będą te streamy też nie będą jakoś nie wiadomo często, ale też po prostu jeżeli wspierający będą chcieli jakiś streamek czy coś, czy ogólnie jeżeli będzie jakiś, wiecie, jakiś syf na czacie czy coś, to po prostu ten czat się zmieni tylko dla wspierających po prostu i będzie spokój. Także jeżeli ktoś będzie chciał po prostu mieć czat tylko dla wspierających, to wykupuje sobie pakiet NXT i następne pakiety również będą pod to podchodziły. Także jeżeli ktoś po prostu
No wiadomo, nie chcę wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, ja też od was nie wymagam, żebyście tu wykupywali jakieś pakiety za nie wiadomo ile, to już jest wasza dobra wola, to możecie sobie kupić ten najtańszy pakiet i po prostu korzystać. Co tu jeszcze jest? Filmy wyłącznie dla wspierających. Aha, czekajcie, bo to jest... Wszyscy dostęp do filmów, to nie wiem, czy to o to chodzi. Filmy wyłącznie dla wspierających. To raczej chodzi, to podchodzi pod te wczesny dostęp, no to wiecie, nie będę wrzucał filmów tylko dla wspierających, no bo to wiadomo, wspierających może być 5 i co mi z tego, że 5 będzie oglądać tylko ten film, a reszta sobie go nie zobaczy, także to po prostu sobie to tak chyba ustawiłem dla, żeby było. Zdjęcia i aktualizacje statusów, to też nie za bardzo wiem, o co tu chodzi. Pamiętaj, aby spełniać swoje, aha, obietnice, dobra. To wiecie, ja sobie te bonusy już po prostu wybierałem tak, żeby to po prostu coś było, bo miałem też problem z przesyłaniem do sprawdzenia, dlatego wybierałem, myślałem, że może trzeba wybrać wszystkie bonusy, zapełnić, żeby coś było, także no, ale ogólnie wspierający będą mieli dostęp do filmów, do czatu i do emotikonek i w ogóle plakietki będą mieli na filmach. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o NXT. Potem jest main roster, główny roster, drugi poziom mojego wspierania, to jest za 20 zł. To już trochę więcej. I jakie są bonusy? Możliwość grania ze mną w jakieś gierki. No wiadomo, ja tutaj nie ustawiłem sobie ten bonus, no ale to wiecie, możliwość grania ze mną na przykład na streamach. To też może pod to podchodzić, ale wiadomo, ja też nie będę robił tak, że ci, którzy teraz ze mną grają, będą musieli płacić, żeby dalej ze mną grać. Także wiecie, ja tutaj nie zmuszam, po prostu ten bonus tak ustawiłem. Też jakoś się tak za bardzo tego nie będę trzymał, także jeżeli ktoś po prostu będzie grał, będzie miał ten pierwszy poziom wspierającego, to wiadomo, nie będę mu mówił, że sorry, nie gram z tobą, bo nie wykupiłeś mi za 20 zł na miesiąc, także spadaj, nie? Także spoko, tego się tak raczej nie będę trzymał, także to też nie chodzi o to, żebym ja od was zdzierał kasę, żeby się ze mną grali. Kontakt przez media społecznościowe to również... No wiecie, ja te bonusy ustawiałem, wrzucałem po prostu do tych poziomów, ale ja się też tego tak nie będę kurczowo trzymał, także kontakt i tak zostanie, tak nawet jeżeli ktoś nie będzie miał wspierającego, to ja i tak po prostu będę, wiecie, pisał z wami, czy na Discordzie, czy po prostu tutaj w komentarzach odpowiadam na ten jakiś odpowiedzi w komentarzach po prostu, także spoko. Zdjęcie, aktualizacja statusu, no to jest to samo, uwzględnienie wspierających w filmach. To chodzi po prostu o podziękowanie. No to ja po prostu będę dziękował. Jeżeli ktoś mi wykupi pakiet za 20 zł, no to wtedy podziękuję na filmie, że dzięki za wykupienie pakietu za 20 zł, podam nick. Także to też jest jakiś taki bonus. Też nie wymagam oczywiście wykupienia za 20 zł, ale to jest taki bonusik. Filmy wyłącznie dla wspierających, no to dalej to samo. To jest, ja po prostu to już wrzucałem, bo tu mam różne możliwości dla tych wspierających z wyboru z tych bonusów, ale to było na tyle, jeżeli chodzi o drugi poziom. Lecimy poziom Hall of Fame, to jest ostatni poziom za 80 zł, to raczej tego nikt nie wykupi, ale za 80 zł jest poziom trzeci, wspólny odcinek ze mną, można nagrać. To oczywiście jest to możliwe, oczywiście kanał będzie również w opisie, będę zapraszał na kanał osoby, z którą nagrywam. To jest, no musiałem coś wymyślić na ten trzeci poziom, także ja to też nie wymagam, żebyście kupowali za ten 80 zł. Może się zdarzyć tak, że po prostu z kimś nakręcę odcinek, nawet jeżeli nie będzie miał tego wspierającego za 80 zł, także spoko, ale no wybrałem po prostu ten poziom. Może ktoś się kiedyś pokusi, może ktoś kiedyś wykupi, nie zmuszam, może tak być. Dalej też mam tu kontakt przez media społecznościowe, dostęp do czatu na żywo wspierające, transmisja na żywo tylko dla wspierających, też to wybrałem w tym bonusie. Także no, to jest ranga Hall of Fame. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi. Nie mogę tutaj chyba wybrać jakiejś osobnej plakietki, nie wiem, czy to będzie pokazane, że na przykład ktoś będzie miał poziom drugi i będzie to pokazane, że będzie miał po prostu przy niku, że ma poziom drugi wspierającego, no nie wiem. No i oczywiście też są rangi na Discordzie wspierających, także jeżeli ktoś wykupi, to będzie miał rangę na Discordzie wspierający, tam poziom pierwszy, poziom drugi czy poziom trzeci, zależy jak to wybierze. No to chyba było na tyle w tym takim odcinku informacyjnym.
No taki był krok krok trzeci w moim tutaj wspieraniu kanału. Potrzebowałem po prostu poinformować o opcjach wspierania w filmie, także musiałem stworzyć ten film, także to było na tyle. Jeszcze muszę zrobić post dla powitalny dla subskrybentów, jeżeli będą tacy. No i to było na tyle w tym odcinku informacyjnym, także dzięki za wysłuchanie, mam nadzieję, że wyraziłem się tu jasno i że wszystko fajnie wytłumaczyłem. Jeżeli nie, no to będzie też możliwość po prostu wyjaśnienia tego jeszcze na Discordzie tam, czy w innych filmach. No. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się i hejka.